Czuję się jak Ghostwriter po AS Bucket Challenge. Jestem jak Rondo nawracam apostoł. Jestem jak Ghost Rider po Ice Bucket Challenge. Fajnie. Mam Friday tych zapał gaśnie i czuję się jak Ghost Rider po Ice Bucket Challenge. Ja pierdolę. Mam nadzieję, że wy się dzisiaj czujecie jak Ghost Rider. No. Ghost Rider. Ice Bucket Challenge. Zrobimy Ice Bucket Challenge kiedyś? Na lato możemy zrobić. A wiesz, że ja zostałem gdzieś nominowany do Ice Bucket Challenge i nie zrobiłem go? Ja też nie zrobiłem. Ale zostałem nominowany do Pajacyk Challenge, tylko zrobiłem. Też zrobiłem Pajacyk Challenge. Kto cię nominował? Bo to było od Gimpera, nie? To było od Gimpera. No. Ale nie pamiętam, kto mnie nominował. Też nie pamiętam, kto mnie nominował. Ale ja jakieś głupoty tam wstawiłem totalnie, jakąś przyróbkę z tego zrobiłem. Ja na green screenie, ja pierwszy raz wykorzystałem ten mój pokój z green screenem. Ja też tam wkleiłem. Wstawiałem tam roka jakiegoś, który ma coś na czole i tak dalej, ja jakieś takie głupoty. Tak? Też tak zrobiłem. Musimy znaleźć Patyk Challenge. Ja nie wiem, czy to mam, ja to wywaliłem, bo ja kiedyś zamiast dawać filmy na prywatny, to je usuwałem z kanału i nie mam starych filmów jakichś. Wow, to ja mam jakieś zaproszenia na Yukon na przykład. Kurde, a Pajacyk Challenge bym chętnie zobaczył. Też przypomniał taką rzecz, że ja. Chłop, Pajacyk Challenge. Ale a wiem, kto mnie nominował, chyba Kreksiu, albo ktoś taki. Albo. A wiesz, że mnie chyba też? Chyba Kreksiu. Albo był taki koleś, co vlogi kręcił, Urbański się nazywał, jakoś coś Urban. Takiego, Urban, no to albo ona, bo... Dobra. Mniejsza, widzowie, słuchajcie, witajcie. To ja ci, kurwa, będę pierdolił głupoty, poczekaj, nie, nie chodzi o to, jeszcze chodzi o... Powiedziałem, że dobra, sprawdzę, kto mnie nominował, bo mam na kanale. A sprawdzę, czy też mam, ale wątpię, że mam. Pajacyk. Wątpię, że to mam, jak mam, to jest świetna Pajacyk sprawa. Pajacyk Challenge, mam. Ja może to będę miał na jakimś... Muszę odpalić starego kompa. Pajacyk. Nie mam. A wiesz, kogo ja nominowałem do Pajacyk Challenge? Kogo? Panykał. A ja muszę sprawdzić, odpalić mam takiego kompa, który służył mi jako komputer po prostu taki od początku YouTube'a do 2017-16 roku gdzieś. Tam wszystko mi się wydaje. Chyba, że nie mam, bo tam jest 200 giga pamięci, to nie ma wszystkiego. Chuj, gdzieś się znajdzie te dyski, kiedy się odpalę. I będzie można wtedy content robić z przeglądania starych rzeczy. Jeszcze telefony bym chciał znaleźć stare, tam są jakieś selfie pierwsze w życiu, jakie kiedykolwiek robiłem. Jakieś karty pamięci takie, gdzie aparat kompaktowy taki miałem. Tam też są pierwsze selfie w życiu. Tak bym chciał to znaleźć. Ja nominowałem Vertexa. Stryk, ale jest potężny. No. Nominowałem Witka, Vertexa i Oczoka do Pajacyk Challenge. Ale nie mam, ale kto mnie nominował, kurwa, nie powiedziałem. Ale frajer ze mnie. Może nikt mnie nie nominował i się wjebałem na krzywy ryj. No nie, właśnie pamiętam, że Kreks albo Urban, jesteś tacy właśnie vlogerzy z tamtych czasów. Siadaj, Urban! No, coś takiego, no. Dobra. Przeczytaj dzisiejszą sentencję na dzisiejszy dzień, bo to, od tego zaczniemy chyba odcinek, co? Sentencję? Chodzi ci o temat? No. Richard Feynman powiedział kiedyś, możliwe, że tak też nie powiedział wcale, tylko ktoś tak wymyślił. Nigdy nie myl wykształcenia z inteligencją. Możesz mieć doktorat i nadal być idiotą. Jakie są przykłady z życia wzięte tego? Czyli mądrzy ludzie, którzy byli idiotą albo idioci, no po prostu ktoś, kto ma wiedzę, ale nie jest inteligentny, no tylko ma wiedzę daną. Nie oceniaj książki po okładce, tak? Tak to mówię, jak to mówią. Może też tak być. Wszystko jest do czegoś. Co, zaczynamy to czytać? Zaczynamy. Matka mojego byłego chłopaka była profesorem lingwistyki i znała ponad 10 języków. Była też jedną z najgłupszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem. Kilka przykładów. Wierzyła, że w nagłych wypadkach stewardessy katapultują się z samolotu. Była też przekonana, że oddanie krwi powoduje jakąś chorobę krwi i można przez to umrzeć. Ale najbardziej podobała mi się ta, kiedy powiedziała, że problemy ortopedyczne jej syna nie wynikają z poważnego urazu, którego doznał. Boli go kolano, ponieważ je za dużo keczupu. Czyli była foliarką po prostu. To nie jest też brak inteligencji, tylko to też jest brak wiedzy na inne tematy po prostu. No. To nie ma inteligencji strony, w tym żadnej. To jest moim brak zdaniem, wiedzy w innych to, dziedzinach. To, że boli kolano, bo je za dużo keczupu, moim zdaniem jest spłuceniem i pewnie jej chodziło o to, że wpierdala niezdrowe rzeczy z keczupem. Może tak.
i dużo cholesterolu ma i mu się tętnice. Tętnice? Tak? To się mówi, tętnice, że się mu zwężają? No chyba tak, coś tam. No, że ma tam z żyłami w każdym razie i z serca. I to powoduje ból nóg, ale kurwa, to jest tak okrężna logika. Może tak, no. A jeżeli w ten sposób, to tak. Ketchup jest dobry, najlepszy z tortek, proszę mi nie mówić nic złego o ketchup, tak? Mój profesor, genialny neurochirurg, postanowił kiedyś powołać bezpośrednio butelkę amoniaku, potem powiedział mi, nie wąchaj tego, nie planowałem. Co jest odpowiedni XKCD? Co to jest za strona XKCD? Jakiś obrazek. Chuj w to. Miałem szefa, który był inżynierem, który włożył kilkaset dolarów drobnych w bankowy napęd pneumatyczny przez rurę, w której utknął i musieli użyć młotka pneumatycznego, aby go wyciągnąć. Był zdenerwowany, że bank obciążył go za to, ponieważ nie wiedział, że tak się stanie. Mieli duże znaki mówiące, aby nie wkładać reszty do rurek w tych samych rurkach. Moje pierwszej pracy w IT odbyło się w laboratorium medycznym. Była lekarka, która była w pracy od lat i zadzwoniła, mówiąc, że jej komputer się nie włącza. Myślałem, że się włącza. Dzień dobry, mój komputer się włącza. Sam się odpala. A jest takie coś, kurwa, czemu kompy w szkołach się odpalały same? Jak się myszką chyba ruszyło, to bo one były chyba na wyciszeniu, na uśpieniu. Takie, jak się myszką odpalały. Ruszyło. Możliwe, że były na uśpieniu i się myszką ruszyło i ten. Albo po prostu się nie wyłączało komputera. Kiedyś było trzeba zamknąć system i później było teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer i wtedy się dopiero klikało przycisk i się wyłączał. Dobra, się włącza, się nie włącza. Przeprowadziłem ją przez rozwiązywanie problemów i nic nie działało. Czy komputer jest podłączony? Okej. Czy monitor jest włączony? Okej. Kiedy zaczął się problem? Zadawałem jej różne pytania, ona odpowiadała na wszystkie. Idę do jej biura i rzeczywiście komputer jest podłączony do listwy zasilającej, która jest podłączona do siebie. Ekipa sprzątająca gruntownie posprzątała jej biuro i nigdy nie podłączyła niczego z powrotem. Doktor podłączył listwę zasilającą do siebie, myśląc, że dopóki jest podłączona, to wszystko, czego potrzebuje. Że do siebie samej listwę podłączyła? No. W kółko. Ja pierdolę. Ojciec mojej żony, czyli jego i stary, był chemikiem, który obecnie ma cukrzycę. Pewnej nocy poszedł na ostry dyżur, ponieważ jego poziom cukru we krwi był niebezpiecznie wysoki. Twierdził, że dobrze się odżywia, zwykle tego nie robi, więc nie ma powodu, dla którego miałby wysoki poziom cukru we krwi. W samochodzie była 2-litrowa butelka piwa imbirowego, zmieszanego z sokiem winogronowym. Powiedział, że obaj anulowali swoje cukry i nie wiedzieliśmy, o czym mówi, ponieważ był chemikiem i wie, jak łączyć różne rzeczy. Aha! Że zamieszał, bo wydawało mu się, że reakcja chemiczna wytworzy, że nie będzie cukru, czy coś tego typu. Ale kurwa, to tak nie działa. No, chyba nie. Ktoś podpisał, jasna cholera, to szalone. Mam doktorat i pracuję z grupą doktorów. Zasadniczo wielu z nich uważa, że skoro odnieśli sukces w jednej dziedzinie, są ekspertami w każdej innej dziedzinie życia. I zawsze mają mocne opinie na każdy temat. Myślę, że nazywa się to syndromem doktora. No właśnie, to zjebane podejście. Jak masz w jednej dziedzinie, to masz w jednej dziedzinie, a nie we wszystkich. Ojczym, a to ty mówiłeś. Byłem na imprezie z babeczkami z koledżu. I beczka grawitacyjna, czyli pewnie piwko, to takie do góry nogami, została ustawiona. Ktoś narzekał, że piwo nie leje się strumieniem, więc sprawdziłem, czy beczka wciąż jest prawie pełna. Okazało się, że ktoś zamknął górny wylot powietrza, otworzyłem wylot i nalałem sobie piwa. Problem rozwiązany. Kilka minut później ktoś inny narzeka, że piwo się skończyło. Powiedziałem im, że beczka była pełna kilka minut temu i naprawiłem problem z kranem. Powiedzieli mi, że właśnie wyszli z beczki. Aha, nieźle. Wracam do beczki, stwierdzam, że wylot został ponownie zamknięty. Otworzył i nalałem młodej damie, która powiedziała, że jest pusta piwo. Kiedy wchodzi moja współlokatorka i podchodzi do wylotu, który się zamyka. Teraz mój współlokator jest prosty studentem, który dostaje wszystko, głównie dzięki swojej fotograficznej pamięci. Powrót do beczki. Więc mówię mu, że musi zostawić wylot otwarty, wypuścić powietrze, aby wyprzeć piwo wypływające z dolnego kranu. Następnie mi mówi, że
Mówi mi, że piwo jest gazowane. Powietrze nie jest mu potrzebne do zastąpienia objętości cieczy utraconej podczas wydawania piwa. To tak działa? Nie. Nie. Więc no, zadałem mu pytanie. Dwa pytania. Jeżeli nie jest potrzebne, to po co górny kran? I czy naprawdę myślisz, że ilość gazu wydzielonego przez nasycenie dwutlenku węgla w szklance piwa jest równa objętości płynnego piwa? Myślał przez kilka sekund, a jego odpowiedzią było: mam 4-0, jaki jest twój GPA? Potem odszedł. I czy on naprawdę myśli, że ilość gazu wydzielonego przez nasycenie dwutlenku węgla w piwie ma objętość płynnego piwa? Myślałem przez kilka sekund, potem podszedł i... myślałem kilka sekund, powiedział mi, że mam 4-0, odszedł. Aha. Pierdol. Czyli chodzi o to, że koleś powiedział, że ma 3-4-0 i pierdol się, a... no cięż tak nie przechodzi. No nie. Nawet jest taki eksperyment z rurką, że się rurkę bierze i się ją trzyma od góry i sobie masz tak trzymać ciecz, a jak puścisz, to się leje. No tak. Robiłem tak kiedyś chyba. A to jest dziwne, jak to kurwa działa w ogóle, nie? Nie wiem, ja sobie zawsze zastanawiałem, jak to działa, że jak zasę coś, to zaczyna lecieć, tak? No i do góry, nie? Jak się benzyna na przykład z samochodu ściągało kiedyś, że bierałeś, na górze, gdy tak, leciała, tak pfu, no. No to się robiło, jak to działa? Jak to działa? Nie kurwa? Raz. Czy tam nie ma silniczka żadnego, what the fuck? Jak to kurwa działa? Peter Duisberg, biolog molekularny, który... pracuje jako badacz na UC Berkeley i ma skądinąd znakomitą karierę. Jest dobrze znany ze swojej pracy ze stawu nad negacjonistą AIDS, twierdząc, że nie ma związku między HIV a AIDS. Prowadził niezliczoną liczbę ludzi do króliczej nory, w tym wielu, którzy byli nosicielami wirusa HIV. Osoby te ostatecznie zarażały innych i odmawiały terapii antywirusowych. Wśród nich była aktywistka reprezentująca AIDS, która... zaraziła swoje dziecko karmę z piersią, myśląc, hej, ten z wielkiego, to tylko HIV nie powoduje AIDS. Co? Pracowałem w IT do szpitala, rozmawiałem z lekarzem, który zapomniał hasła. Kiedy fonetycznie przeliterował swoje imię przez telefon, powiedział Z jak ksylofon. I trzeba dodawać, że uniósł swoją brwi. Z jak ksylofon? Starałem się to jak po angielsku mówić. Xylofon. Xylofon. No tak, no ale to jest przez X. No tak. Pracowałem z dziewczyną, która kończyła Brown. Jak L jak Elżbieta. L jak Elżbieta. Ale było tak... Jezu, ja nie pamiętam, ale była taka śmieszna sytuacja, jak ktoś dzwonił na telefon, właśnie ten taki telegram. No tak, L jak Elżbieta. Właśnie to było coś tego typu. I wiem, takie ja pierdolę. Wow. Pracowałem z dziewczyną, która kończyła Brown. Zawsze Brown to i Brown tamto. Chodziłem do szkoły państwowej. Oczywiście było to, że patrzyła na mnie z góry i na każdego, kto uczęszczał do szkoły innej niż ona. Pewnego dnia to robiła i nie mogłem się powstrzymać. Powiedziałem coś w stylu: oj, chodziłaś do Brown? A zobacz, jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, wykonuję tą samą pracę. No. Nieźle jej powiedział, musiał się pochwalić na Twitterze aż. Pracowałem dla statystyka, który miał doktorat ze statystyki i był głupi jak pień. Pracowałem z tym naprawdę mądrym facetem, który miał doktorat i jak to powiedział wszystko, to oznacza, że wykonałem... Co? Nie rozumiem, głupie. Niezupełnie doktorat, ale byłem na imprezie w Wielkiej Brytanii, pełnej studentów medycyny i stereotypowo wszyscy byli pijani. Cóż, jakiś facet się przewrócił i złamał obojczyk i natychmiast został rzucony przez tuzin z nich, wszyscy robiąc zamieszani, zadając mu te same pytania i przechodząc przez listę kontrolną. Pół godziny później nadal leży na kanapie z bólu, a ja wchodzę i zapytam, czy ktoś wie, dlaczego karetka tak długo jedzie. Nikt nie otrzymał odpowiedzi, ponieważ nikt jej nie wezwał. Grupa studentów medycyny nie wezwała karetki, ani nie zorganizowała transportu dla faceta z silnym bólem z powodu złamania obojczyka. Idioci. Sami próbowali naprawić, jak się medycyny uczą, to mieli powód do sprawdzenia swojej wiedzy. Miałem jakiegoś profesora wyższej matematyki, który miał poważne trudności z ustaleniem, jak wyciągnąć filiżankę z automatu do kawy. Błogosławić. No ale kurwa, to pokazuje, że możesz się czegoś nauczyć w życiu, ale to nie chodzi o, to właśnie chodzi o IQ i o takie zdolności manualne, o kurwa poznawcze. No tak. I adaptacje do rzeczy. No też kurwa, na przykład ja mam jakiś taki
Ja mam wrodzoną zdolność do rozkminiania rzeczy technologicznych. W sensie, no, że jak coś dostaję nowego i nigdy w życiu na tym nie operowałem, to jestem w stanie przekminić, jak to zrobić. Na przykład kupiłem sobie Maca ostatnio. To nie jest flex, ale chcę ci pokazać, bo muszę to ten. No. I na klawiaturze nie ma przycisku. Kurwa, po chuj się otworzyłeś. Patrz, już się włączył. Na klawiaturze nie ma przycisku delay. No ale nie jest ma. Na tej numerycznej chyba tam jest też pod nie ma. Tym. Nie ma numerycznej, stary. Nie ma przycisku delay. I... A jakoś czekaj, jak miałem Maca, to jak ja korzystałem? Nie, no był tam delay. No właśnie nie ma. Nie ma guzika delay. W moim kurwa, był. Znaczy stary, jakoś 5 minut, też nie pamiętam co, ale był ma. Jakiś coś, no korzystałem z tego, na bo pomysł, ja montowałem filmy nawet na Macu. I pomyślałem sobie, że musi być jakiś skrót. I kliknąłem odruchowo, kurwa, nie znając tego skrótu, stary, kliknąłem Command Backspace i się usunęło. Miałem takie, no właśnie ja też coś klikałem i działało, ale nie pamiętam już jak to było. Bo chciałem plik usunąć, a nie czekaj, ja zobaczę jak wygląda. Czy jak to zrobi. Czy ja miałem... MacBook Air to jest. No ale ja miałem MacBook Pro, ten 13 chyba, MacBook Pro 13. Jak on ma na klawiaturze delete? No, nie ma. No korzystałem jakoś, może w ten sam sposób. Nie ale pamiętam. Ja to przekminiłem jakby sam, nie? Że nie szukałem poradnika w necie ani tak dalej, tylko sobie mówię, kurwa, może Command Może też backspace. Tak korzystałem, że właśnie Command Backspace, nie pamiętam już. Ale i tak jest popierdolony ten Mac, kurwa, naprawdę. No ja się nie mogłem przedstawić, opierdoliłem to. W sensie mnie wkurwia ilość rzeczy, która się różni od Windowsa, a jest takie coś jak, wiesz, pamięć mięśniowa, że chcesz coś zrobić, nagle masz no. takie... Ale no. jest dużo rzeczy, które na przykład są zajebiste, nie? Na przykład, że scrollowanie... Jak masz normalne laptopy, na przykład Windowsa, to masz scrolla na touchpadzie po prawej, nie? Że musisz tak bardziej w prawo z tym palcem przejechać i w dół wtedy jechać. Nie. Ja mam także dwoma palcami w górę i w dół. To właśnie chciałem powiedzieć tak, że tak jest na Macu, ale myślałem, że tak nie, jest tak na Macu. Nie, wszędzie tak jest. Znaczy zależy może jakieś te mniejsze mają inne tam. Mam doktorat i pod wieloma względami jestem idiotą. Aby uzyskać doktorat wystarczy być naprawdę dobrym lub wytrwałym w prowadzeniu badań w jednym wąskim obszarze studiów. No to się pochwalił kolega. Dziękujemy. Kiedyś rozlałem trochę jedzenia na podłogę, gdy je nakładałem, więc bardzo ostrożnie użyłem papierowego ręcznika, aby wytrzeć te krople sosu. Następnie wyrzuciłem cały obiad i talerz do kosza. Dlaczego? Spędziłem dobre 5 sekund patrząc się w papier na mojej dłoni, zastanawiając się, jak go zjem. Okej, okay, no wytarł talerz i wypierdolił. No tak, to też tak często robiłem z niektórymi rzeczami, z łyżeczką po jogurcie. No mówię, że kiedyś wyjebałem skarpetki do kibla, chyba. No właśnie. Się pojebało. Nie wiem, kurwa, zamiast do kosza na brudy, to otworzyłem są kibla bugi i wyjebałem po prostu. Ciekawe, kiedy to sfiksują, te bugi. A ostatnio przekminiłem nową rzecz, którą sfiksowali, ja nie pamiętam. No jaki update był? Jaki nie patch pamiętam, note, jaki patch nie note pamiętam. Wyszedł? Nie pamiętam. Pracuję cały czas z lekarzami. Lekarze to jedni z najgłupszych, inteligentnych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Może tak być. Jako ktoś, kto pracuje w ochronie szpitalu, mogę powiedzieć, że dobre 90% tamtejszych lekarzy jest inteligentnych, ale brakuje im jakiegokolwiek rozsądowego rozsądku i czasami zastanawiam się, jak oni funkcjonują na co dzień. Zapomniałem też wspomnieć, że jestem prawie 2 lata w związku z kardiologiem dziecięcym i w domu jest tak samo, jest to tak samo szokujące, jak u tych, z którymi pracuję, ale nie mogę powiedzieć, że to nudne. Czyli wychodzi na to, czy lekarze i doktorzy to ciekawe, jak sobie radzą w życiu. Karim Ulis otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, zaprzeczył również globalnemu ociepleniu, uważał, że HIV nie powoduje AIDS, wierzył w astrologię i twierdzi, że spotkał święconego, mówiącego Chopa. No już choroby. Doktor Ben Carson, jeden z najbardziej utalentowanych żyjących neurochirurgów, uważa, że egipskie piramidy służyły do przechowywania zboża. Jak kurwa zboża? Tam było zboże? Skąd oni mieli zboże?
Lekarz powiedział mi, że moja 6-miesięczna córeczka nie może mieć paciorkowca, ponieważ była niemowlęciem i zabrał ją na ostry dyżur, ponieważ jej stan się pogarszał i nie było żadnych pilnych spraw. I okazało się, że ma paciorkowca. Aha. Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii, jest dobrym przykładem tego, co się dzieje, gdy edukacja pierwszej klasy napotka próżnię. Absolutnie kolosalny kretyn, który był szalenie zagubiony i nie zostanie zapamiętany jako najgorsza impreza w Wielkiej Brytanii, jaką kiedykolwiek miała ze względu na swoją następczynię, Liz Truss, która przetrwała tylko nieco ponad miesiąc. Decydując, czego naprawdę potrzebuje Wielka Brytania, kiedy wszyscy byli po Brexicie, Aha, czyli to jakieś pierdolenie na temat rządu Wielkiej Brytanii. Super, kurwa, mega mnie to interesuje. Znam wielu ludzi w dziedzinie nauki, którzy przeprowadzają w laboratorium kontrolowane eksperymenty metodą podwójnie ślepej próby, a potem wracają do domu i sprawdzają swoje horoskopy. Może im się nudzi, albo jaki se robią, tak. O kurwa, mój były ex idiota był dobrze wykształconym inżynierem, który pracował jako wykonawca w Departamencie Obrony. 2 tygodnie po tym, jak rzuciłam go za bycie idiotą, ożenił się z jakąś laską, którą znał z liceum i trochę później miał dziecko. Kiedy w końcu rzuciła go za bycie idiotą, bitwa o opiekę była gorzka, ponieważ ona była nauczycielką, on inżynierem. Jego pomysł polegał na założeniu wielu błahych wniosków w sądzie, by podnieść jej rachunki prawnie i zmusić ją do oddania dziecka. Sędzia był jednak na jego tropie i po wielu ostrzeżeniach nałożył na niego i jego prawnika ogromne sankcje. Sprawa została opisana w kilku czasopismach prawniczych jako przykład. Nigdy, przenigdy nie rób tego bez względu na to, jak bardzo jesteś szalony. A jego nieobliczalne zachowanie kosztowało go poświadczenie bezpieczeństwa, więc stracił pracę w dyody. Nieźle. Mój wujek jest bystry jak cholera. Wielokrotna magisterka z pedagogiki i nauk ścisłych, nieustannie zdobywa nagrody za nauczanie i wysokie średnie od swoich studentów. Powiedz mi, dlaczego ten idiota potrzebował mnie, abym kilka razy przypomniał mu, jak zrobić ramen? No bo nie wiedział, no Jezus, nie umie gotować. Stary współlokator mojego byłego studiował medycynę. Wkładał szklankę do zmywarki do góry. Co? Więc kiedy naczynia były gotowe, miałbyś orzeźwiającą szklankę brudnej wody do mycia naczyń. Tak, jest teraz lekarzem. Ja pierdolę. Dlaczego płetwonurkowie wypadają tyłem do łodzi? Słyszałem o tym, dlaczego. Bo mają z tyłu butlę i ona jest ciężka. Ponieważ gdyby upadli do przodu, nadal byliby w łodzi. To czemu się nie odwrócą, jak wypadają? Nie, to chyba chodzi o to, że ta butla jest, mają z tyłu i jak z tyłu padli, jak do przodu padli, to nie wiem. Ktoś napisał, że ten żart opowiada wujkowi, który jest inżynierem i to, że bekę ma z nich wtedy. Ja pierdolę. Mój wujek jest genialnym inżynierem, ale ma zerową świadomość społeczną. Jeśli opowiem mu dowcip o, powiedzmy, psach, nie będzie się śmiał, ale opowie ci o tym, jak ewolucja psów odzwierciedla ewolucję ludzkości, jak nasz gatunek jest symbioniczny, coś w tym stylu. Potem wyjaśniałem mu, że to był żart. Odtwarza go w myślach, a potem się śmieje. Jest za mądry dla was. Co to za samolocik? Kurde, no. No generalnie jakby podsumowaniem tego tematu jest to, że nie zawsze duże IQ idzie w parze z wykształceniem, albo wykształcenie z dużym IQ. No tak, no bo jak masz dużą wiedzę w jakimś jednym temacie, no to musi to być kosztem czegoś, więc nie później, jest omegą, to, że później się nie nauczyłeś... masz wiedzy w innych tematach, no, jak masz w jednym. Nie da się wszystkiego wiedzieć.
Wszyscy pracownicy Trumpa zdali egzamin adwokacki, inaczej nie byliby prawnikiem. A jednak raz po raz udowadniają, że albo nie rozumieją, jak działa prawo, albo lekceważą wszystkie. Nie, to ogólnie polityka to co innego. Już pierdolenia. Kolejny raz polityczne, kurwo, post. Mój ojciec był w Wietnamie i był pod oficerem. Porucznik rozkazał grupie ludzi wyjść i patrolować obszar znany jako terytorium wroga. Mężczyźni widzieli, a podoficerowie wiedzieli, że ci ludzie idą na śmierć. Czemu jest pisane, mężczyźni wiedzieli, a podoficerowie wiedzieli, że ci ludzie idą na śmierć? Tu chyba coś tłumaczenie zawiodło. Mój ojciec zabrał głos i powiedział mu, jaka będzie jego decyzja, twierdząc, że może zostać wyszkolony przed sądem wojennym za powiedzenie czegokolwiek oficerowi, ale podejmując ryzyko, powiedzieć, co jest słuszne. Porucznik powiedział mojemu ojcu, że on ma wyższe wystarczenie i że mój ojciec powinien się zamknąć i wykonywać swoją pracę. Wszyscy ci mężczyźni zostali zabici. To prześladowało mojego ojca przez całe życie. No bo inaczej, no taka sytuacja być może nie była wytworzona w celu po prostu patrolowania terytorium, tylko w celu pójścia sprawdzenia, czy kogoś tam zapierdolą, jak tam pójdą. No. To jest po prostu działanie wojenne, no. No tak działa wojna, no to nie jest tak, że się patrzy na to, żeby jednostka przeżyła, tylko patrzy na to, żeby przeżyła grupa. No tak. Więc pewnie poświęcili tych młodych tam, żeby poszli se, po to, żeby można było zaatakować z tej strony. No. Muszą być ofiary. Niestety. Jordan Peterson, człowiek, który przeczytał tak wiele książek i nie zrozumiał żadnej z nich. Nikt nie rozumie. Mój przyjaciel był szanowanym patologiem. Czyli był patologicznie rodzinny po prostu. Zawsze był typem wolności lub śmierci. Nieźle. Ale nadal był bardzo inteligentną i uczoną osobą. W ciągu ostatnich 7 lat zdecydował, że jest teraz czerwoną pigułką, odmówił noszenia masek w szpitalu, który pracował, mimo że musiał ją nosić podczas wykonywania swojej pracy. Gdy zażądali szczepionki, zrezygnował. Mieszka teraz w kamperze z żoną, która wierzy we wszystko, co jej każe. Są bardzo religijne, ich bogiem jest to, co wymyślą, aby wesprzeć swoje przekonania. Mieszkają w kamperze, więc mogą przeprowadzić się od czasu do czasu, aby uniknąć rządu lub faceta, który chce wynająć działkę. Nie zjedzą niczego z paczki, choć nadal chodzą do restauracji. Wierzą, że Donald Trump został wysłany przez Boga, aby ocalić Amerykę. Są również bardzo... No dobra, czyli generalnie odklejone. Mój profesor chemii organicznej na drugim roku był absolutnym czarodziejem, jeśli chodzi o pracę laboratoryjną, a także fundamentalnym kreacjonistą, chrześcijaninem, który mocno wierzył, że Ziemia ma 2000 lat. Jest no płaska, ma. Czy nie? Tak? No ma, no przecież 2023 ma. 2023 ma. No. On chyba był głupi, bo wierzył, że ma 2000. No, to gdzie te 20 lat? No właśnie. Malefiut. Nie ma fajnych historii tutaj w tym poście, tak trochę, nie? Są takie zazwyczaj obvious rzeczy, no. Spodziewasz się tego, co się pielęgniarka stało. Wykonywała RKO na pacjencie, który nie tylko nie miał zatrzymania akcji serca, ale aktywnie rozmawiał z pielęgniarką i kazał jej przestać. O kurwa. O kurwa, ja nie. Pierdolę. Nie. On zrobił jej RKO jak Randy Orton, kurwa. RKO, pff. Przestań. Pracuję w radiologii. Nie mogę zliczyć, ile razy opuszczali stojące biurko na krzesło, miażdżąc krzesło i szkodząc silnik biurka. Serio, kurwa? Można tak... No to trzeba... Kto tak, kurwa, siedzi, że masz tak wsunięty jest do monitora i tak? No debil, ja siedzę tak. No tak, a czasem nawet tak, a czasem nawet jeszcze tak. Ej, kurwa, co się dzieje? Tył. O, czasem nawet tak siedzę, no. Ja się gadam. Siema. Tak się gadam.
Szczerze mówiąc, ludzie muszą rozumieć, czym jest adwokat. Jest to certyfikat potwierdzający bardzo wysoki poziom specjalizacji, co oznacza, że dana osoba spędziła strasznie dużo czasu o myśleniu o jednym temacie. Dokładnie to, co też gadaliśmy. No. To zupełnie normalne, że ci ludzie są ignorantami w sprawach, które wykraczają poza ich obszar studiów, co oznacza, że no mogą być idiotami. No kurwa, no, no i to pierwszy komentarz, właśnie, który kurwa od razu potwierdza to, co mówiliśmy, i ma tylko 7 lajków, nie? No właśnie. Ktoś mądry w końcu. No, a mądrego to aż miło posłuchać. Większość profesorów prawa, których miałem, wielu z nich ma doktoraty i nadal brakuje inteligencji i zdrowego rozsądku. A prawo Marcina jest inteligentne. A? Tego nie wiesz. Kiedyś byłem portierem w salonie Porsche. Neurochirurg oddał swój samochód do serwisu z powodu dziwnego odgłosu obracania się lewego tylnego koła. Opona była płaska. No to oddał do salonu, no co? Pracowałem przy budowie stołów chirurgicznych. Lekarze wysłali nam stoły chirurgiczne z powrotem, ponieważ po wyłączeniu pilota do stołu nie mogli wymyślić, jak go odłączyć i podłączyć nowy pilot. Trwało to 2 sekundy, zadanie tak proste jak podłączenie przewodu zasilającego. Nie wiem. A ja miałem taką sytuację, że w technikum miałem zagrożenie z polskiego. No. I dopka powiedziała, że mnie przepuści tylko jak napiszę maturę próbną, bo do matury mnie dopuściła, ale że napiszę maturę próbną jako zaliczenie i miałem drugi najlepszy wynik w klasie. Widzisz. Ja pierdolę. No bo ona była próbna, no to ty musiałeś to zaliczyć, więc musiałeś się starać, a inni mieli, ja mam tylko miałem wyjebane w tą próbną, tylko podpisałem się i oddałem. O chwilę. Właśnie mi zburzyłeś moje kilkuletnie wierzenie w to, że jednak jestem trochę ogarnięty. Nie, no w tą próbną to... Nie, no my jeszcze popisaliśmy się kurwa balladyną i wiedzą o balladynie. Wszystko dobrze rozwiązane. Ej, a zagramy w 60 Seconds ten dodatek kosmiczny? Możemy zagrać. To jutro możemy sobie zagrać. To jutro zagramy, no. Ale w sensie, że... Czekaj, bo teraz... Jutro, że na odcinku. A nie, no, że dzisiaj... jutro będziemy nagrywać. Dzisiaj jeszcze nagrywamy dwa inne, kurwa, czyli ja później wierzyłem. Jeszcze kolejne i ten. Ja myślałem, że jak mówisz, że jutro, to zaraz rozwalimy. Ale spodobało się widzą chyba 60 Seconds, więc możemy sobie grać, bo to fajnie się gra nawet. No, tylko się już powtarzają eventy, więc trzeba... No właśnie, jak to samo jest... się dzieje, to co ty tam mówiłeś, że 1000 odcinków Karolek nagrał, jak to samo się dzieje? Drugi raz no graliśmy tak, i było nagrywa... to samo. No co oni tam robią na tych odcinkach? Czytają to no nie, wszystko biorą, po kolei, czy biorą co oni jedną robią? Osobę, biorą jedną walizkę, biorą aha, takie kopicie, challenge biorą sobie robią. Takie challenge, no. Mhm. Albo ten sposób. 60 Seconds, ale tylko najgorsze wybory. Mhm. No a w ten dodatki możemy pograć. No bomby bym już nie rozbrajał, bo bomba jest za trudna już. No i nie siadła ostatni odcinek z bomby, więc bez sensu. A możemy pendrive'a dokończyć kiedyś. Mnie ciekawiła ta historia z tego notatnika. Ja bym dokończył to, bo to mnie ciekawiła ta historia. Tak do czytania nawet z tego pamiętnika, co tam był napisany. Był fajny, mnie ciekawił. Tom Cruise studiował na Harvardzie. A Mr. Beast wykładał wykłady, miał na Harvardzie i co? Mr. Beast! Prowadził. No właśnie tak powiedział. Uczniowie tam przyszli i przyszedł i powiedział Mr. Beast! Nie powiedział tak. Myślę, że powiedział. Na studiach mieszkałem nad kilkoma studentami medycyny studiującymi chirurgię mózgu i ustaliłem z nimi układ, w którym wymieniliby mnie piwem na prace domowe. Obaj byli wybiórczo błyskotliwi, a zaskakująco nieudolni w wielu rzeczach. Na przykład poprosili mnie kiedyś o pożyczenie wiertarki. Zgodziłem się, a godzinę później zapukali do drzwi, mówiąc, że nie działa. Idę zobaczyć i widzę, że próbowali powiesić karnisz, próbując wywiercić śrubę w twardym drewnie, jak wiertło do końca śruby bez otworu prowadzącego. Widziałem już wtedy zajęcia tych facetów asystujących przy rzeczywistej operacji mózgu i to było dla nich za dużo. Ja pierdolę. Śrubę chcieli wkręcić w drewno.
Jak ja kurwa ostatnio... Choć są takie, co się da wkręcić, to musi być drewno specjalne i śruba specjalna. Nie, no śruba z zakończeniem takim ostrym. No tak, tak. Ale ja ostatnio chciałem sobie zrobić, powiesić lampę halogenową na tym, na balkonie, baterię halogenową do lamp, że się świecą cały czas i że da słońce, nie? No. Się, tą solarną. No i kurwa, wkrętarką, wziąłem wiertło i wkrętarką to chciałem zrobić, bo jest bezprzewodowa. No. A mam jeszcze udarową, ale nie chciałem udarową. I kurwa wkręciłem się i okazało się, że jest puste w środku, więc takie ja pierdolę. I już wziąłem po prostu, wiesz co zrobiłem? Wziąłem po prostu te wkręty, przyłożyłem tutaj, wkręciłem na te wkręty i trzyma się, no kurwa. Tylko nie można dotykać. Tylko nie można ruszyć, bo to można łatwo, wiesz, wypierdolić. To jest jakiś kurwa chujowy, no. Nie wiem, filar kurwa balkonowy, a jest kurwa pusty w środku. Kto to wymyślił w ogóle? Jest taki, że jak pójdziesz w niego, to taki dźwięk fajny jest, taki, no. Wiesz, taki pusty w środku. No to jest właśnie to, tanie budownictwo. No musiałbym na klej to kurwa zrobić, ale nie chciałem, bo nie chciałem niszczyć balkonu. Przecież no. Tak kurwa dziury zrobiłem już, więc. Dobra widzowie, nie ma tu już nic w tym temacie ciekawego. Siema.